Myślałem, że będzie lepiej, ale mam nadzieję, że pokażemy tak zwany progres. To byłaby piękna historia. A ty co sądzisz na ten temat? No ja się cieszę, że rzeczywiście już troszeczkę jesteśmy lepsi w zapamiętywaniu kroków, bo pierwsze zajęcia ja naprawdę czułam się, obydwoje się czuliśmy, takie półmózgi po prostu, które oni pokazują kroki, a my nie jesteśmy w stanie tego powtórzyć. Trzy kroki, a my nic! Miało być łatwo, bo miało być super, no. A jednak męczymy się naprawdę 4 godziny codziennie, to jest minimum. Jeszcze potem wracamy do domu i ćwiczymy, także naprawdę nie jest łatwo. No jesteśmy po prostu załamani i odchodzimy z programu. Myślę, że tam występuje u nas taki gen występowania, tak to się nazywa, że jak jednak jak jest widownia i niezależnie od roli, którą się wtedy przyjmuje, czy masz odgrywać jakąś rolę, czy masz śpiewać, czy masz tańczyć, to jednak ta determinacja i mobilizacja jest dużo większa niż w czeluściach domowych. 3, 4, 5, 6, 7, 8 razy. Musieliśmy przez te pierwsze treningi za nią się pozgrywać, zresztą do tej pory to się tak dzieje, że musieliśmy się z siebie nauczyć, jak w ogóle też my w tym się odnajdziemy. Też jest różnica wzrostu między nami, więc to też nie jest łatwe tak przy wielu. Tego teraz nie widać, bo Ania ma cudowne, piękne, wysokie szpilki, ale broczki. Tak, ale to jest nowość, to jest trudne. Nie jesteśmy aktorami, więc czasem jest problem z tym, żeby zagrać coś, ale wszystko przed nami. Ja myślę, że ten program na podstawie poprzedniej edycji fajnie otwiera wszystkich ludzi, bo wiadomo, z odcinka na odcinek każdy coraz bardziej przełamuje swoje bariery i dużo łatwiej jest, więc ja liczę na Krzycha, że jako że znam go prywatnie i znam jego zdolności aktorskie, to że po prostu przy ostatnich naszych odcinkach będzie po prostu płynął, będzie po prostu prawdziwym aktorem i tancerzem. Bardzo nas to cieszy, że Rafał wziął do duetu brata i będą dwie męskie, dwa męskie duety. To naprawdę będzie fajna show. Dwa mocne, silne męskie pierwiastki, bym powiedziała. Nawet cztery. Traktuję was jako podmiot taneczny. Aha, no zobaczymy, czy będziemy tacy mocni, ale no, na pewno męskie.